Dzień dobry, zaczynamy kolejny dzień w Zamościu. Ja jestem podczas wykonywania makijażu, bo za chwilę jedziemy do Lublina. Mamy dzień wyjazdowy. Miał on wyglądać troszkę inaczej, ale o tym może później. I siedzę sobie w kuchni, bo Przemek właśnie skończył śniadanie. Ja stwierdziłam, że nie będę jeść, chociaż mu potowarzyszę, bo zaczynamy nasz wyjazd oczywiście od czego? Od jedzenia. No, od jedzenia. Idziemy do takiej naszej ulubionej restauracji, można powiedzieć. Na pewno ulubionej w Lublinie. Tak. I tam będzie jedzone. Także malujemy się szybko i lecimy, bo dużo czasu nam już nie zostało. Dowód na to, że internet nie pokazuje wszystkiego. Mamy tutaj mój ulubiony puder schudy i oczywiście to jest moja krew. Podczas wizyty w Rzymie trzeciego dnia wykonywałam sobie spokojnie makijaż. Tego oczywiście nie nagrałam, bo chyba zaczęłam w ogóle vloga chyba już poza apartamentem, tak mi się wydaje. Ale no, była taka przykra sytuacja. Najpierw Kuba pierwszego dnia, a potem ja. Za gorąco chyba było. No, także Przemek uratował mój puder. Całe szczęście, dziękuję jeszcze raz. Bo nawet nie chcecie wiedzieć, jak to wyglądało. To jest puder sypki, wyobraźcie sobie, że tam trzeba było łyżeczką wyciągać. Przystanek numer jeden. Mąż mnie zabrał w prestiżowe miejsce. Karmimy samochodzik, niestety. Karmiony. Jedziemy sobie w drodze i moja mama do mnie dzwoni, gdzie jesteśmy, bo ona ledwo weszła do domu. Taka, nie wiem, wichura się zerwała nad Zamościem, gradobicie. No ja wam coś pokażę, jak wygląda pogoda teraz u nas, a jak wygląda na internecie w Zamościu. Pogoda w Lublinie, piękne słoneczko, cieplutko, ludzie w krótkim rękawku. Tymczasem pogoda. Jak to skomentujesz? Gorąco mi. Nie no, w szoku jestem generalnie trochę. Mam nadzieję, że będzie ładnie jak wrócimy. No już wtedy będzie na pewno. Pewnie nie będzie ani śladu, jakby nam rodzice nie powiedzieli, to byśmy nie wiedzieli. No. No i idziemy do Hiszy, czyli to jest właśnie jedyne miejsce, dla którego mogłabym mieszkać w Lublinie. Innych nie ma. Co się dzieje w tej Polsce? Dwa lata temu to byliśmy ostatni raz i zawsze jak tu przychodziliśmy, to te kosztowały 16, 18 i 12 i patrzcie, to 38, to jest w ogóle szok. Prawda? No, ja jestem w szoku. Ja nie wiem. W górę dwa razy droższe. Straszno. Chcieliśmy lemoniadę, ale jak zwykle nie po naszej myśli. Jest kompot. Także jest kompot. Ale fajnie, bo brzoskwiniowy, więc dobry. Śliwkowego też oczywiście nie było. To są pierogi z serem żółtym i białym. Wiecie, jakie to jest dobre? Nigdzie takich nie zjecie. Przemysław wywarł na mnie presję. Kazał mi jeść do końca. Ja ledwo chodzę. Zamówiliśmy dwa razy te pierogi, jak było widać. I jak on się nazywa? Haczapurek? Tak. Czepurek. A, to haczapurek to ten drugi. Haczapuri. Haczapuri. I tam było po 12 pierogów. I pamiętam takie czasy, jak ja sobie schudłam i to bardzo dużo. I naprawdę miałam sporo miejsca w brzuchu. I Przemek nie mógł ich nigdy dojeść. I zawsze mi to tak dwa zostawiał. A dzisiaj ja mu zostawiłam 6 i chciałam sobie to wziąć na wynos. On mi to zjadł. Powiedział, że nie będziemy nic brać na wynos. Dlatego, jak on się nazywał jeszcze raz? Czeburek. Czeburka to... No, ile ja... No nie wiem, spróbowałam go na pewno, tak dobrze go spróbowałam. Ale też go chciałam wziąć na wynos i nie, z tym panem się nic na wynos nie bierze. Nie, ja bym się... A nie, ja nie jadłem i może właśnie dlatego byłem już tak... Nie, nie przyjdziemy, to już przez półtora roku. To jest przesada. Ja następnym razem będziemy w Lublinie, to trzeba tutaj przyjść, coś zjeść. Wtedy film miałeś nagrywać teraz ogólnie, no ale to dobrze, że nie nagrywałeś, bo byśmy tyle naprawdę nie zjedli we dwójkę. Jeszcze inne rzeczy trzeba tutaj przetestować. No, ale te pierożki są dobre, polecamy. Hisza, Lublin. Szaszłyki kiedyś trzeba zjeść. Też. No, jakbyśmy tu mieszkali, to myślę, że byśmy tu często byli. Po raz na jakiś czas. A mieliśmy tu kiedyś mieszkać, jak Przemek studiował.
Tak, no. Było. Nawet mieszkania szukaliśmy. Wypisywaliśmy na Elixie codziennie chyba do 10 osób. Czy w kawalerce można mieć dziecko i psa. I najlepsze jest to, że godzili się na psa, a nie godzili się na dziecko. No, a później wyjechaliśmy do Holandii i poznaliśmy życie. I jest nam dobrze, jak jest. No, także mieliśmy mieć dziecko i psa, a mamy samochód. Co? Nie mam ani dziecka, ani psa. Słyszałam, ja mam dziecko i nie mam psa. Myślałam, że o mnie mówisz. Zapraszam cię. Zabieram cię do innej stolicy. Warto wspomnieć, że ja z tym dzieckiem to miałam ile? 18 lat? Tak. Tak, Przemek 22. Widzicie, na jaką złą drogę chciał mnie sprowadzić? Ja? To ty. Ty byłeś starszy, mądrzejszy. Ja chciałam psa. Nie, ty chciałeś dziecko, ja chciałam psa. Mhm. Bo ktoś w to uwierzy. No dobra, ja chciałem, już byłem w takim wieku, że jednak trzeba było myśleć o rodzinie. 22, teraz już 27. Gdzie to dziecko? Będzie kiedyś. Proszę bardzo, dotarliśmy do Wilna. Przed nami stolica Litwy. I kiedyś będziemy po drugiej stronie. I będziemy machać. A tam z tyłu jest projektor. Taki zielony. Nie wiem, czy tutaj go widać, chyba widać. I czasami... No tak, w tych krzakach. Czasami wieczorem wyświetlane są tutaj różne jakieś takie, nie wiem, czy filmy, czy jakieś ogólnie projekcje. Coś w tym stylu. Taka ciekawostka. Od byłego mieszkańca Lublina. No tutaj to nie oszczędzali. 6 takich samych zabawek, tam kolejne. Fajnie, dzieci się przynajmniej nie biją i nie kłócą o jakiegoś koziołka. Za moich czasów to zabawki były pojedyncze. Widzicie, jak się wszystko rozrasta. Kochanie, jaki ty jesteś romantyczny. To specjalnie dla ciebie, już tutaj wczoraj je przyniosłem. Jasne. Wróciliśmy na szybko do samochodu i jedziemy. A jedziemy po roku i prawie 6 miesiącach na usta. Miałam robić je poprzednim razem w Polsce. Rozchorowałam się, tam wyszło kilka sytuacji nie po drodze. I w sumie te usta były duże, więc nie chciałam. Teraz też mam, no spore wydaje mi się, ale jak już sobie tak oporobię, to ja czuję, że to są moje usta. Wiadomo, one zawsze o powiększeniu będą już większe, nigdy nie wrócą do identycznego wyglądu, rozmiaru. Ale jedziemy. Jedziemy, chociaż uważam, że mogłabym jeszcze nie robić. Ale już nie chcę odwoływać drugi raz. A na tych szklanych tarasach mieliśmy dzisiaj być. Mieliśmy być na szklanym tarasie, w... Escape roomie. No i ogólnie gdzieś sobie jeszcze tak połazić po Lublinie bardziej. Mieliśmy też iść na jakieś ciacho, może lody. Nie wiem, no do kocie kawiarni nie, bo mają alergię, bo właśnie mieliśmy wyjść z Mają i z Kubą. No i niestety, obydwoje mają sprawdziany dzisiaj. Okazało się, że Maja ma sprawdzian i kartkówkę chyba, a Kuba sprawdzian i diagnozę. No i mimo, że pozmieniali im plan, no bo wiadomo, maturzyści odchodzą, więc oni tam też mają trochę zmiany w planie. No i wszystko działa na naszą korzyść. To jeszcze wyszła ta diagnoza u Kuby, kartkówka u Mai, no i już nie będziemy im psuć tego roku szkolnego, wiadomo, zaraz wakacje. Niech poprawiają oceny, niech tam wszystko będzie po ich myśli, więc jesteśmy sami. Czy przyjedziemy kiedyś w końcu razem we czwórkę? Tego nie wie nikt, bo zawsze coś wyskakuje. Zawsze jak nie szkoła, to zdrowie. Więc jesteśmy sami. Ale z drugiej strony to na plus jest to, że wrócimy szybciej do Zamościa. Także popatrzmy sobie szybko na moje usta przed. I po. Są jeszcze opuchnięte dosyć bardzo, bo naprawdę bolało. Dawno mnie tak nic nie bolało. Myślę, że permanent mnie bolał podobnie. No, półtora roku przerwy to jednak chyba za długo. Ale teraz mam nadzieję, na półtora roku spokój. No i tak jak mówiłam, spuchłam, także one są na razie totalnie nierówne. Myślę, że tak docelowo po tygodniu już powinno być ok. U mnie zawsze wszystko szybko się goi raczej.
Ale nie wiem, jak będzie teraz. No pierwszy raz robiłam je, gdy jest ciepło, na wakacjach, więc zobaczymy. Raczej i tak będę preferowała robienie w grudniu, ogólnie w zimie. Ale no, ta strona była biedniejsza, prawa. Okaleczona. Siniaczek od razu wyskoczył, zrobiłyśmy chwilę przerwy. Powiedziałam pani, że chyba nie dam rady. Wiadomo, jak już ten ból zawsze minie, to już człowiek myśli, że aż tak źle nie było, ale tak myślę, że mogę ocenić takie no 4 na 10. Widzisz? Nie. A teraz? Nie widzę. Źle jest? Duże są straty. Ale opuchłam strasznie. No zobaczymy później, nie? Prawa jak strona będzie. Najgorzej, jejku, tak mi spuchło siniak, mi od razu wyskoczył. Jak mnie pani, wiesz, tak jak kiedyś ty się śmiałeś, jak patrzyłaś. Tak mnie rozciągnęła, to ja myślałam, że tam schodzę, ale takie 4 na 10, no ale jednak było czuć. Nie, może nie jak na permanent, to było 10 na 10, to było mocne. Ale wyglądałam jak twoja Nemo. Tak. Chcieliśmy podjechać w ogóle do Starbucksa po kubek z Polski, nie? Bo brakuje nam z Polski i z Warszawy. No to z Warszawy to jeszcze tam po drodze się kiedyś kupi, a z Polski myśleliśmy, że kupimy w Lublinie. Ale co się okazało, nie ma Starbucksa w Lublinie. W szoku jest. No mi się wydaje, że kiedyś, jak tu mieszkałem, no to jeszcze był. Chociaż jeden, się nie? Wydaje. Nie wiem, co się z nim stało. Wymieniłam sobie swoje Jezuski na takie buty. Jak coś to są uciepane, bo dopiero wyszliśmy z cmentarza, a tam wiadomo, że jest różnie. Ale 2 lata temu przychodziłam w nich calutkie wakacje. Patrzcie teraz, tak mnie obtarły, a tylko dzisiaj je na sobie miałam. Tragedia. Tak boli, że ja już ledwo chodzę w tym bucie. Ten drugi nic. Po drodze wpadliśmy do apteki po maściarnikową. Zawsze tego używam do ust po zrobieniu i zawsze fajnie się go jął. I patrzcie, jakie to jest malutkie. Zawsze miałam kiedyś chyba 2 razy taką i zawsze mi to zostawało. Ta też mi pewnie zostanie, ale ma 10 gram. Także jest mega malutka. Zdziwiłam się strasznie, jak to zobaczyłam. Więc fajnie, przynajmniej mniej produktu się zmarnuje, ale i tak jestem zdziwiona, że w końcu po tylu latach wpadli na to, żeby zrobić mniejszą wersję. Teraz przyjechaliśmy do mamy punktualnie i mamy nie ma. Jest w sklepie jeszcze. Chciałam pokazać wam usta. Chyba nie jest najgorzej. Nie, strasznie tam z tyłu. Ej! O! Zabrałaś mi ostrość. No, także przemysła. Także już bez Przemka w tle, tak to się prezentuje. Fajne są takie duże, tylko siniak na siniaku. No, miał być 11 z 10. Tata zrobił serniczek, tym razem na zimno, tamtym razem był pieczony. Fajnie, bo ja uwielbiam sernik, jedno z najlepszych ciast. I mamy kawusia. Nie mam rażonej, bo z moim gardłem to może jeszcze lepiej się wstrzymać z jakimś lodem. Ale jest mleczko owsiane, espresso, Przemek zwykły. My tu tak z Przemkiem siedzimy, już pół godziny mama wchodzi i pyta, czemu ciastka sobie nie wzięliśmy. A my zapomnieliśmy, że ona przecież jest w lodówce, to jest logiczne, nie? Ale no, dla nas nie było. Ja zapomniałam ogólnie, że jest ciastko. Patrzcie, jaką Przemek mi wiocha robi. Komarek ugryzł. Jestem pogryziony cały. Masz inną krew niż ja, nie będę mówiła jaką mam, ale to mnie powinno gryźć. No nie, właśnie mnie gryzą. Co roku było inaczej, widzisz? W końcu wiesz, jak się czułam. Wróciliśmy do domu i zastanawiałam się, co obejrzeć. I pomyślałam, że dawno nie oglądałam detektywów, no bo nie miałam laptopa przez chyba 2 tygodnie, później wakacje. No i tak minął miesiąc. Jeszcze ukryta prawda, tak wiecie, zapcha i dziura od mużdżecz. Ale lubię. Tak wiadomo, do czegoś. Coś na telefonie, coś tam w domu i do tego ukryta prawda. Zawsze fajnie wchodzi. I co się stało? No nie ma nowych odcinków. Tak jak ja, wylogowałam się ostatni raz z playera. Tak do dziś się nie pojawiły. Także dobrze sobie czas obrałam. No i nadrabiam na wspólnej. Mam chyba 20 parę odcinków. Więc też fajnie.
Zaraz idę się myć, ale pomyślałam, że dodam jeszcze jedną rzecz, bo zawsze jak się pomaluję błyszczykiem, to mam te usta krzywe. I dzisiaj się zapytałam pani, o co chodzi, czy da się wstrzyknąć więcej kwasu, i się okazało, że po prostu z prawej strony moja czerwień wargowa jest bardziej prosta, a z lewej taka bardziej zaokrąglona, ładniejsza, chociaż w sumie jedna i druga jest ładna, zależy co się komu bardziej podoba. No i pani powiedziała, że ani nie zrobię tego kwasem, ani permanentem. No co wiem, no bo miałam permanent, także pozostaje mi dorysowywanie konturówką. Ale dużo osób tak podobno ma, także w sumie nie robi mi to problemu, bo rzadko używam błyszczyków. A jak usta są w ogóle bez makijażu, ani bez błyszczyka, bez kremu, bez niczego, to tego totalnie nie widać. Dobra, ja lecę zmywać makijaż, kąpać się, myć włosy. A my widzimy się w kolejnych filmach. Pa!